Hej, cześć, witajcie tutaj, ja Paweł, witam was w kolejnym odcinku z Polish Car Driving. Dzisiaj opowiem wam o nowej aktualizacji z 4 lipca dotyczącej ciężarówek. Mam dla was przygotowaną listę zmian, więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Spam ciężarówek sławnie został przebudowany, dostępne są tam teraz 4 firmy, są również inne miejsca, w których można dostarczyć towary, jak na przykład las w Darłowie. Zostały dodane nowe ciężarówki. Ceny niektórych pojazdów zostały zmienione, na przykład Skoda Octav 2 kosztuje 34 tysiące zamiast 30 tysięcy. Inflacja dotknęła również PCD. W niektórych miejscach stoi policja i mierzy prędkość. Po setkach zmian powinniśmy móc utrzymać więcej niż 30 klatek na sekundę. Zaktualizowano oświetlenie, ale według mnie jest zbyt ciemno. Przedstawiłem według mnie najważniejsze zmiany. Pełna lista zmian w języku angielskim jest na Discordzie Polish Car Driving, ale też na moim Discordzie, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Pa, pa, widzowie!